Witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych w sali laboratoryjnej, gdzie studiują studenci kierunku sport i wellness. Z nami jest pani dr Anna Nowakowska, profesor UMK. Dzień dobry. Dzień dobry. Która nam przybliży troszeczkę informacji o tym kierunku. Zacznijmy może od samej nazwy. Co się kryje pod nazwą sport i wellness? Sport i wellness. No właśnie ta nazwa mówi już sama za siebie. Sport to jest pojęcie, które rozumiemy jako wszelkiego rodzaju aktywność fizyczną, choć można pod tym pojęciem również umieścić aktywność umysłową, bowiem mamy sporty mentalne. Natomiast wellness jest to równowaga ciała, umysłu i ducha, która ma zapewnić dobrostan całemu organizmowi. Osoby, które zainteresowane są wellness, zazwyczaj podejmują aktywność fizyczną właśnie po to, aby utrzymać ten dobrostan. Czy ten kierunek jest dedykowany dla sportowców, którzy już tak trenują w klubach sportowych? Ten kierunek dedykowany jest osobom, które generalnie lubią aktywność fizyczną, ale również mogą tutaj podjąć studia sportowcy, którzy aktywnie działają w klubach. Jest to możliwe dzięki temu, że mamy na uniwersytecie program, który nazywa się Kariera dwutorowa, student-sportowiec, i program ten zapewnia pogodzenie aktywności sportowej, czyli treningów i udziału w zawodach, z aktywnością normalną, studencką, akademicką, czyli braniem udziału w zajęciach, w wykładach, i też dostosowujemy terminy tych zajęć i egzaminów pod treningi, pod zawody. Oczywiście należy spełnić określone warunki, ale o tym mówi cały program kariery dwutorowej. Czy na kierunku sport i wellness są tylko i wyłącznie zajęcia sportowe? No tak by się mogło wydawać, jednak ten kierunek prowadzony jest przez trzy wydziały. Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych i Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych. I tutaj dyscyplina biologia, którą reprezentują pracownicy naszego wydziału, jest tą dyscypliną wiodącą. Natomiast zajęcia, które prowadzone są przez pracowników pozostałych wymienionych wcześniej wydziałów, dotyczą innych dyscyplin, takich jak pedagogika, geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarka przestrzenna, nauki o ziemi i środowisku czy kultura fizyczna. Zajęcia z kultury fizycznej prowadzone są zarówno przez pracowników wcześniej wymienionych wydziałów, jak i głównie przez pracowników Uniwersyteckiego Centrum Sportowego. Słyszałam, że na tym kierunku są jakieś zajęcia modułowe i obligatoryjne. Czy mogłaby Pani przybliżyć troszeczkę informacji? Tak, program studiów przewiduje zajęcia obligatoryjne, czyli dla wszystkich studentów, ale również zajęcia fakultatywne. Program obejmuje 6 modułów do wyboru, z czego student wybiera 3 moduły i w zależności od wybranego modułu jest bardziej zainteresowany sportem, bardziej zainteresowany aktywizacją osób starszych lub osób z niepełnosprawnościami, albo wellness i spa. Czy coś więcej może Pani opowiedzieć o tych modułach? Student wybiera 3 spośród 6 proponowanych modułów. Ukończenie tych modułów skutkuje otrzymaniem certyfikatu. Certyfikaty natomiast potwierdzają wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie aktywizacji osób starszych, sportu osób z niepełnosprawnością, korygowanie postaw ciała, trening sportowy czy trening rekreacyjny, trening zdrowotny, jak również wellness i spa. Jakby mogła Pani tak powiedzieć, dlaczego warto jest studiować ten kierunek? Myślę, że ta oferta dydaktyczna jest bogata, dlatego że dotyczy wielu dyscyplin. Dyscypliny biologii, ale również pedagogiki, wcześniej wymienianych dyscyplin, w tym kultury fizycznej. I absolwenci rozumieją potrzebę takiej ustawicznej pracy z ciałem człowieka i mają świadomość tego prozdrowotnego wpływu aktywności fizycznej i mogą też szerzyć to dalej. A ilu stopniowe są te studia? Jedno, dwustopniowe, jak to wygląda? Kierunek sport i wellness to studia pierwszego stopnia, natomiast absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki na kierunku wychowanie fizyczne i sport, który jest w ofercie dydaktycznej naszego uniwersytetu. A jaką wiedzę i umiejętności zdobywa student kierunku sport i wellness?
No właśnie przede wszystkim on rozumie potrzebę tego ciągłego rozwoju, rozwoju własnego ciała, zna podstawy anatomii i fizjologii, zna wpływ właśnie wysiłku fizycznego na procesy fizjologiczne. Umie też podjąć pracę w kierunku nie tylko osobistego rozwoju, ale wpłynąć na pozostałe osoby, z którymi spotyka się gdzieś w przyszłej pracy. No to w takim razie zapytajmy o absolwenta. Co absolwent może robić po zakończeniu tych studiów? Już z rozmów ze studentami wynika, że oni w czasie studiów pracują, właśnie wykorzystując te zdobywane na bieżąco umiejętności. Pracują w fitness clubach, pracują na boiskach Orlik, pracują w pensjonatach, więc to są miejsca pracy naszych absolwentów, ale również jednostki samorządowe, czyli organizacje promujące kulturę fizyczną czy zdrowie, rekreacyjne pensjonaty czy ośrodki wypoczynkowe. Myślę, że to są miejsca pracy. Dość sporo możliwości ma taka osoba, więc chyba można by zachęcić przyszłych studentów tego kierunku do studiowania na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję i serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia, do widzenia.